Witam moi drodzy. Mam przyjemność zaprezentować Wam zadziwiającą medytację na sen. Jest ona o tyle ciekawa, że zawiera w sobie ukryte kody i działa na zjawiska, które nauka zaczęła odkrywać. Ta medytacja jest też o tyle wyjątkowa, że ma potężną siłę uzdrawiania. Jak będziecie ją stosować co dzień, poczujecie efekty w całym swoim życiu. Oczywiście będziecie też mogli się zmienić na istotę wyżej wibracyjną. Moi drodzy, pamiętacie zapewne, bo każdy chyba to przechodził, jak za czasów szkolnych, kiedy się uczyliśmy jakiegoś tekstu, najczęściej wierszy, to no, bo to wiecie, trzeba było po dworze biegać, iść do koleżanki, do kolegi, miało się 8 lat, a chodziło się na piwo, no żartuję. Wtedy nie było czasu na to, żeby się nauczyć tego czegoś do końca. Materiał był taki przyswojony, ale no niestety nieumiejętnie powtórzony. Wtedy pod poduszkę kładło się książkę i o dziwo rano umiało wiersz albo dany materiał, no po prostu jak niemal na 100%. Jakby wyszedł to spod igły. I ten mechanizm cały czas działa. Tu mówimy o tym, że istnieją dwa umysły, czyli podstawowy i jaźń, i tam jest jednocześnie już obecny mózg kwantowy drugi. Ja zastosowałem medytację, która z wysokości, z poziomu programu, z wymiaru 12, w energetycznym trzonie z wymiaru 13, stąd obecne są złote energie, przenika do obu umysłów. Co to znaczy? To znaczy, że mózg będzie mógł spać łącznie z ciałem fizycznym, a całe ukryte tam uzdrawianie i wasza przemiana będą leciały. A ponieważ medytacja jest dłuższa, jak wiecie, jak słyszymy, rozluźnij ciało, twoja głowa jest lekka, to my już zasypiamy po 5 minutach, a to tu trwa prawie godzinę. Więc w tym czasie zaśniecie po dwakroć i choć zaśniecie, uzdrawianie, przemiana będą cały czas lecieć. Ale najpierw tak parę słów takiego wprowadzenia. Moi drodzy, mózg jako organ fizyczny jest tylko materialnym przedłużeniem organu nadrzędnego, jakim jest umysł. I o tym nie wolno zapominać. Już to był rok 1975, tam wtedy Panfield odkrył, że umysł pracuje nawet wtedy, gdy mózg znajduje się w stanie głębokiej narkozy. Umysł pozostawał aktywny, choć fale mózgowe balansowały na granicy zaniku. Potem wielu naukowców poszło tym tropem i zgodnie stwierdzono, że człowiek odznacza się pełnią świadomości nawet w stanie śpiączki. Odkryto, o czym nikt nie chce głośno mówić, że w czasie medytacji, transu, hipnozy itd. pobudzenie kory mózgowej słabnie, choć człowiek osiąga w tym czasie pełniejszy stan świadomości. Pojawiają się wyższe częstotliwości idące z nieznanych obszarów wewnętrznych i od zewnątrz, które się jedynie na te fale mózgowe nakładają. Właśnie dlatego można zredukować tak zwany fizjologiczny stan pobudzenia, który hamuje niepoprawną, nieprawidłową pracę układu parasympatycznego przy jednoczesnym zachowaniu pełnej świadomości, ale świadomości umysłu lub też samej świadomości. Medycyna zna liczne, ale to naprawdę liczne przypadki ludzi, którzy żyli w nienagannym zdrowiu i przy pełni władz umysłowych, a przy tym nie posiadali mózgu lub też stracili jego znaczną część w wyniku na przykład tragicznego wypadku. Na przykład był taki doktor czy profesor, już nie pamiętam, Bruel i Albe, to mi się z tą aktorką Alba kojarzy, więc Albe to pamiętam. Oni przedstawili w amerykańskim towarzystwie psychologicznym sprawozdanie z leczenia pacjenta, który pozbawiony był operacyjnie połowy mózgu, prawej, a dalej żył normalnie z nienaruszonymi zdolnościami intelektualnymi. I wtedy ta cała historia z tym brakiem mózgu się zaczęła, bo odkryto osoby, które mózgu w ogóle nie miały. Więc jeszcze raz powiedzmy sobie wprost. To umysł odpowiada za tworzenie obwodów neuronowych, ale nie podstawowy. Musi umysł drugi, ten z szóstego wymiaru, ten, który jest związany z jaźnią, nałożyć się na pracę podstawowego umysłu. Ja w
tej medytacji, którą dla Was przygotowałem, stworzyłem warunki do tego, by czwarty umysł z matrycy tworzenia nałożył się na umysł trzeci, czyli ducha całości, z dziesiątego wymiaru i lecąc poprzez jaś podporządkował sobie umysł podstawowy, który bezpośrednio steruje mózgiem. I to właśnie tą drogą idąc podstawowy mózg wzbudza wtedy idące z góry mikrowibracje w nowych układach przestrzennych. Czemu góra nie może? Bo czwarty umysł jest czystym obiektem, który tworzy programy. Schodząc w świat praenergii, tworzy się wtedy formę do przejawienia i ta forma, no nie w postaci w tym wypadku praenergii, zaczyna tworzyć energię, które z kolei później wpływają na materię. Czyli tworzą się nowe układy przestrzenne. Dlatego zanik synap w mniej aktywnych obszarach mózgu wcale nie oznacza utraty pamięci o faktach, wydarzeniach i związanych z nimi emocjach. One nie przepadają, one są, tylko że znajdują się w umyśle podświadomym, w polu elektromagnetycznym człowieka. Potwierdzają to zresztą najnowsze osiągnięcia fizyki kwantowej, bo taki badacz, profesor Goswami przyznał bez żenady, że kwanty są jedynym znanym nam łącznikiem z przestrzeniami transcendentalnego bytu oraz że wszystko, dosłownie wszystko ma swój początek właśnie w świadomości, której wola odzwierciedla się z kolei na poziomie materialnym. A my to pole kwantowe nazywamy jaśnią. Również Eccles, czy jakoś tak się nazywał, zresztą laureat Nagrody Nobla, potwierdził to przypuszczenie. On przyznał, że mózg jest jedynie maszyną, komputerem wykonującym polecenia płynące z góry i niczym więcej. Ja mówię o tym od 30 lat i nauka nareszcie to potwierdza. A skoro tak, to można więc mózgowi, który steruje ciałem fizycznym, wydać odpowiednie polecenia. No i jest ostatecznie maszyną. Zresztą już w 78 roku taki profesor z Algonquin, to z koledżu w Ottawie, no powiedzmy sobie, ujawnił ciekawe zjawisko, to się tak nazywa po staremu, psychokinetyczne, polegające na zarejestrowaniu myślowego odtworzenia nagrania w innym otoczeniu. Utrwalono impulsy myślowe na taśmach i one działały na martwe otoczenie i na ludzi z taką samą siłą, jakby wychodziły z człowieka aktywnie właśnie o czymś myślącym. O czymś myślącego i na coś działającego. Także dr Ullman i Krippner udowodnili w sposób niepozostawiający cienia wątpliwości, że człowiek jest w stanie regularnie i wielokrotnie przekazywać obrazy i związane z nimi emocje także śpiącej osobie, co oznacza istnienie astralnego pomostu między ludzkimi umysłami. A jeszcze prościej mówiąc, nieuświadomione, bo z tym mamy do czynienia, manipulowanie polem morfogenetycznym. W 1975 roku, przeprowadzając badania w laboratorium Wydziału Medycyny i Stomatologii Uniwersytetu w Rochester, taki naukowiec Falten odkrył pod mikroskopem miejsca, w których neurony spotykały się z komórkami systemu odpornościowego, a więc miejsca, w których pojawia się impuls elektromagnetyczny kierujący zachowaniem naszego ciała. Jeśli więc udałoby się skonstruować przyrząd wytwarzający pole elektromagnetyczne odpowiedniej częstotliwości drgań, można by było skutecznie wzmacniać organizm bez udziału umysłu czy układu odpornościowego. Wystarczyłoby tylko usunąć z ludzkiego pola elektromagnetycznego tak zwane drgania harmoniczne. I moi drodzy, takie maszyny już są. Co to znaczy? Mówimy tu o wpływaniu na zmiany chorobowe poprzez normalizację drgań
im towarzyszących za pomocą prostego urządzenia elektrotechnicznego będącego w stanie wygaszać lub wzmacniać sygnały elektromagnetyczne w dolnym przedziale częstotliwości. Oznacza, moi drodzy, to też, że mamy tutaj do czynienia z mikrowibracjami, które można z poziomu praenergii w człowieku uruchomić. Niepotrzebne są do tego urządzenia. Kiedy my z wyższych wibracji wykorzystamy nasz mózg kwantowy, czyli szósty, siódmy, ósmy wymiar, gdybyśmy jeszcze do tego psychikę dołożyli z piątego wymiaru, to potrafimy podobne zjawisko stworzyć i nagrać, umieścić w jakiejś przestrzeni. I właśnie pół roku mojej pracy nad tą medytacją doprowadziło do właśnie zarejestrowania takiego działania. I wtedy, kiedy będziecie w tej medytacji, kiedy będziecie to odsłuchiwać, będzie to działanie takie samo, no o 10% słabsze niż gdybym tam stał. Jest rewelacja. Też jeśli chodzi o te częstotliwości, to podobna, mówimy o tych maszynach, o tym polu morfogenetycznym, podobna idea przyświecała też pracy takiego niemieckiego uczonego Franza Morella. Wykorzystali później te jego prace Anglicy, angielscy uczeni, tworząc pierwsze na świecie urządzenie o nazwie Beacon. Dzisiaj tych nazw jest podobnych wiele, urządzeń też. Ale niektóre działają dobrze, ale gdy mówimy tutaj o uruchomieniu też innych częstotliwości w polach elektromagnetycznych, w strukturze energetycznej człowieka poza ciałem biologicznym, to jeszcze tych urządzeń nie ma. Natomiast destruktory są. To wszystko, o czym mówię, a teraz się cofnę do moich dawnych czasów, zgadza się też z tak zwaną bioelektroniczną teorią profesora Sedlaka, naszego krajana. I także synchronizuje to z doświadczeniami Cyberbauma, pani Ramos, którzy odkryli, że mózgi patrzących na siebie ludzi zaczynają po dłuższym czasie pracować na tych samych częstotliwościach. Współgra to też z koncepcją pól morfogenetycznych, mówiącą o elektronicznej pamięci uniwersum, której autor, no, ceniony w świecie nauki, biochemik Sheldrake, twierdzi, że, i tutaj mam napisane, że podobną funkcję łącznika, jaką spełnia pomiędzy polami materii a umysłowymi, psychicznymi i morficznymi aspektami ludzkich istot, pole elektromagnetyczne, odgrywać może również w strukturze wszechświata. Jeśli istnieje dusza świata przenikająca cały kosmos, cieleśnie może się wyrażać przede wszystkim przez pole grawitacyjne, zaś na szczeblu myślowym poprzez swego rodzaju łącza z polem elektromagnetycznym. Byłoby one znakomitym nośnikiem wszechwiedzy duszy świata oraz boskiej wszechwiedzy za pomocą duszy świata. No to już takie koncepty trochę mylone, ale tam wiedział, czuł, gdzie jest pies pogrzebany. Na pole elektromagnetyczne oddziaływuje wszystko, co się dzieje. Jego holograficzna rzeczywistość w każdej chwili dokładnie oddaje to, co właśnie ma miejsce. Powszechne pole elektromagnetyczne to łącze duszy świata z płaszczyznami rzeczywistości. Bo jest oczywiście tych definicji, tych naukowców potwierdzających to wszystko wielu. Między innymi Albert Einstein się do tego dołożył, ale nie potrafiłem znaleźć tych jego definicji, zapisków. Zresztą nie trzeba. Jest to też to słynne poszukiwanie przez Davida Bohma ukrytego źródła porządku, którego doświadczany przez nas świat byłby ledwie skąpym tymczasowym przejawem. I z tym się zgodzę, bo mam dokładnie takie same, ale już doświadczenia, nie domysły. Jest to także, podsumowując jakby to, kolejna próba pogodzenia współczesnej nauki z duchowością wschodu. Klucz do istoty umysłu i świadomości, takie narzędzie poznania, które próbuje także w swoich tam teoriach uchwycić słynny Fritzow Karpa, chyba tak się to nazywa. Moi drodzy, teraz wam tu coś podpowiem, specjalnie przygotowałem planszę, żeby się nie pomylić. Szybciutko przeczytam i na końcu zaskoczenie. Epizody snu REM, to jest ta głęboka faza, no nie, normalnie powtarzają się co 90 minut i trwają od 5 do 30 minut. Jednak są ludzie, którzy potrafią w tym stanie być cały czas, nawet przy otwartych oczach. Obudzą się w nocy, chodzą, coś troszkę zjedzą, ale nie zaczynają intensywnie myśleć. Są
I wyobraźcie sobie, fazarem u nich istnieje. Co to znaczy? To znaczy, że jest wtedy aktywna świadomość. Wszyscy ludzie, którzy medytują i stali się medytacją, są, tkwią właśnie w takich stanach. Ale nie tylko w jednym, w kilku jednocześnie. Sen REM daje mniej wypoczynku niż sen wolnofalowy i jest zwykle związany z pojawieniem się marzeń sennych. Działania wtedy idą, nauki wtedy idą, przekazy itd. Chociaż jego funkcja nie jest znana, wydaje się, że jest ważny dla zdrowia. Nasz mózg raz śpi bardzo głęboko, a raz bardzo płytko. Zanim jeszcze położymy się spać, nasz mózg pracuje w częstotliwości beta, czyli 1228 Hz. Jest to stan gotowości typowy dla zwykłej, codziennej aktywności. W momencie, gdy kładziemy się spać, aktywność mózgu spada. Umysł się uspokaja, a mózg zaczyna pracować w częstotliwości alfa, 8-13 Hz. Są to fale odpowiedzialne za stan odprężenia. Uaktywniają się przed snem i zaraz po obudzeniu. Czasami także w ciągu dnia, na przykład gdy się zamyślimy, relaksujemy, czytamy książkę lub oglądamy film nie oglądając i jest nam dobrze. Najpierw rozpoczyna się w czasie snu faza tak zwana 1, pierwsza, w której mózg przechodzi od fal alfa do fal teta, czyli 4,7 Hz, czy idziemy ku falom epsilon. W naszym umyśle pojawiają się oderwane od siebie obrazy, dźwięki i nielogiczne skojarzenia. Nielogiczne, bo świat energetyczny nie ma przestrzeni i nie ma czasu. Istnieją sceny i istnieją przejścia. Tego nie idzie ogarnąć ludzkim rozumem. Ale to wszystko, czego tu doświadczamy, jest poprawne. Dobrze, te oderwane, nielogiczne rzeczy są to tak zwane hipnagogi. Towarzyszą nam zawsze przy zasypianiu. U mnie podpowiadają, jak ja wchodzę w medytację, że już jestem w przestrzeni wysokoenergetycznej, czyli w obszarze mózgu kwantowego, w obszarze Edenu. I za chwilę przejdę już w kliniczny obraz świata duchowego. Stopniowo, gdy mówimy o śnie, tracimy kontakt z rzeczywistością. W fazie drugiej również towarzyszą fale teta. Zapadamy w sen, następuje wyłączenie świadomości. Faza trzecia to faza przejściowa, w której mózg, zwalniając swoją pracę, przechodzi z częstotliwości teta w częstotliwość delta 0,5 do 3 Hz. I tak już pracuje do końca fazy czwartej. Obie te fazy to sen głęboki, wolnofalowy. Fale mózgowe powoli zaczynają przyspieszać, a mózg przechodzi wszystkie fazy w odwrotnej kolejności od czwartej w dół. Teraz zamiast fazy pierwszej pojawia się faza REM. Uwaga! Nikt nie zwrócił uwagi na to, nawet nie pomyśleli o tym, że w tej fazie obserwujemy także pojawienie się drgań o częstotliwości 780 Hz i nagle, nie wiadomo kiedy i czemu, wpada na chwilę fala zero, czyli epsilon, włącza się w biologii matryca pasywna, ale ona zaraz jest przykryta kolejną falą. I odczytują tę większą, te od 1 do 4 Hz, sądząc, że nie ma oddzielnej stojącej zerówki. I tu jest klucz do sukcesu. Właśnie wysoka fala, gdzie idzie prawo do działań i jednocześnie ta niska. Wszystko stoi i można wprowadzać zmiany. I właśnie w tej medytacji, tam gdzie jest miasto szczęśliwości i tam gdzie jest to wielkie wzgórze, na którym w tumanach złotej energii można się położyć, ukryta jest fala zero. I nic więcej dodać nie muszę. Jeśli ktoś kiedykolwiek spróbuje stworzyć jakąś medytację i powiedzieć, że robi to samo co ja, to powiem, że jest niemożliwe. Dlaczego? Uwaga, żeby to dobrze zrozumieć. Istnieje tylko jedno źródło i zawsze będzie istnieć jedno źródło, którym świat duchowy i Bogusław przemawia. Tak samo jak przychodzi coś, co byśmy nazwali ciemną materią, ono też może mieć tylko jeden kanał zejściowy. Ale to jest niesłychanie korzystne zjawisko, ponieważ tak jak mówił Jezus, no ja Jezusem nie jestem, nie wiadomo kiedy osiągnę mistrzostwo, może nigdy, ale jest ten sam element. Jezus mówi, kto we mnie wierzy, za mną pójdzie. Kto uwierzy w to, co robię, z tego skorzysta i będzie mógł powielać. Żeby się tym wszystkim zajmować, trzeba poświęcić na to nie jedno wcielenia, ale tysiące. Jeśli macie takie na swoim koncie,
no to owszem, możecie w to wchodzić. Jeśli nie, korzystajcie z tego, co wam daję, ponieważ jest to prawdziwy prezent dla mojej rodziny. Moi drodzy, zapraszam do niesamowitej, choć znanej wam jakby medytacji, bo jest to, ona jest oparta, gdy mówimy tutaj o samo to przygotowanie do uzdrawiania, do przemiany, a to idzie na poziomie wyższym niż biologiczny, to jest oparta na treningu Jacobsona, Schulza, Evelyn Monaghan. Tam dodała to, co odkryła. Ja nie wiem, jakim cudem jej się udało, jak ta złota energia tworzy się w brzuchu i łącznie z tym połączeniem tutaj serca z góry i z dołem rozpoczyna się prawdziwa transformacja. No cóż, dużo bym musiał na ten temat mówić, ja to tylko kroję te treści. Powiem wam wprost, zaczynajcie, a będzie się działo. To ja, ten ja, wasz przyjaciel. Witaj. Jestem ja, poprowadzę Cię ku Twojemu szczęściu. Wejdź w stan jest mi dobrze, taki dobrostan. Wypełnij się spokojem, ciszą i bezpieczeństwem. Przenieś się teraz do krainy wiecznej szczęśliwości, gdzie o nic starać się nie trzeba. Drzewa same rodzą owoce, łąki kwitną ziołami, lasy dostarczają grzybów i jagód, pola i ogrody warzyw wszelkiego rodzaju. Do tej krainy trafia każdy, kto chce, by świat każdego ranka był lepszy niż poprzedniego dnia. O tej krainie nie wspominają żadne księgi, bowiem ten, kto tu zagląda lub pomieszkuje, żadnej więcej pomocy nie potrzebuje. Tu styka się z wszechmądrością, z matką wszystkiego, jak i z przyjaciółmi, którzy opuścili świat żywych. Tu ma dostęp do całej wiedzy wszechświata, jak i do księgi własnego życia. W tej magicznej krainie umieszczono również komorę regeneracyjną, która jest młodszą siostrą komory odrodzeniowej. Z tej pierwszej każdy może skorzystać dla poprawy zdrowia fizycznego i psychicznego. Za to ta druga jest przeznaczona wyłącznie dla wielkich mistrzów, którzy potrzebują utrzymania swoich struktur w jak najwyższych rejestrach. Słowem, jest tu wszystko, co może pomóc dzieciom świata w odnalezieniu szczęścia, zdrowia i radości. Ten świat wypełnia odwiedzających właśnie stanem zwycięstwa, odczuciem związku z wszechmiłością i pozostawaniem w dobrostanie, stanie przynależnym najwyższej świadomości. Ujrzyj teraz na tle horyzontu biało-złote góry, takie wyniesienia o charakterze wysokiego płaskowyżu. Na ich szczycie znajduje się płaska powierzchnia przypominająca wodny materac. Jest biała i puszysta, przyjemna i narkotyczna. To miejsce biologicznej odnowy. W nim zbiegają się dwie kosmiczne siły, które wszystko stworzyły. Ta, która stworzyła matrycę istnienia, jak i ta, która w żywiole sił przyrody utrzymuje życie za pomocą matrycy odwzorowującej. Tu góra z dołem się złączyła, tworząc magiczne miejsce przemiany. Skup uwagę na tym miejscu i tam się teleportuj. Przeniknie Cię zapach czystego powietrza, a delikatny wiatr zacznie muskać całe Twoje ciało, jakby zapraszał do snu, do takiego mistycznego, szamańskiego masażu. Ułóż się na energetycznym, utkanym z białego światła kobiercu i zechciej zapaść w drzemkę.
Za chwilę świat fizyczny zleje się z wibracją krainy wiecznej szczęśliwości w jedną całość. Trudno będzie rozróżnić, co w czym się mieści. Czy twój pokój przeniknął w tamte wymiary, czy też odwrotnie, tamten świat zadomowił się u ciebie na dobre. Mądry od razu pojmie, że oba te światy są jednym i tym samym odwzorowaniem życia. Są czymś w rodzaju dwóch miast, które dzieli odległość, ale niejednorodność istnienia. Na dachu świata uświadamiamy sobie, że nie istnieje podział na materię i energię, na ducha i raj, bo wszystko jest w sobie zawarte i siebie wspierające. Ułóż się teraz na świetlistym dachu świata najwygodniej jak potrafisz. Zamknij oczy i rozluźnij całe ciało. Oddychaj głęboko, ale swobodnie, nie kontrolując rytmu oddechu. Spraw, by oddech stawał się coraz dłuższy i głębszy. Weź głęboki wdech przez nos i zatrzymaj na chwilę powietrze w płucach. Wszystkie toksyny twego ciała i brudne ziarna emocji przyklejają się teraz do wciągniętych cząsteczek powietrza. Powoli wydychaj powietrze przez usta, bardziej wciągając przeponę i nieco kurcząc płuca. Cały szlam ujdzie w przestrzeń. Ciało stanie się czyste i chętne na przyjęcie energii mocy. Wykonaj jeszcze dwa takie długie oddechy oczyszczające. Oddech to boski sznur łączący wszystkie jednostki ludzkie, wiążący je w jedno życie. Oddech to nigdy nie zanikające promieniowanie. Oddech nasączony śnieżną i złotą bielą staje się oddechem ciszy, a w ciszy śpi największa siła. Życie. Oddychaj teraz normalnie i zwracaj uwagę na pojawiające się przyjemne wrażenie ociężałości. Powietrze wchodzi i wychodzi przez nos. Jesteś coraz bardziej rozluźniony i spokojny. Troski dnia codziennego znikają. Za zasłoną życia stają się kruche i mało istotne. Tak naprawdę przestają się liczyć. Spokojny oddech samoistnie się wydłuża, a z każdym wdechem w twoje ciało wnika kolejna cząstka ciszy całego wszechświata. Ciało staje się coraz bardziej ciężkie. Zauważ,
że kiedy tylko wyobrażasz sobie wzrastającą ociężałość, pojawia się przyjemne uczucie spokoju i wewnętrznego rozluźnienia. Twoje nogi stają się coraz bardziej ciężkie. Nie tylko nogi stają się coraz bardziej ciężkie, ale także ciężkie stają się ramiona, plecy i głowa. Całe ciało staje się ciężkie i odprężone. Wyobraź sobie, że twój przyjaciel podchodzi do ciebie i chce unieść twoje lewe ramię. Ale ramię jest tak ciężkie, że przyjaciel nie potrafi nim poruszyć. Wszystkie mięśnie są odprężone. Twoje ciało jest coraz bardziej rozluźnione i ciężkie. Ale twój umysł staje się niezwykle ożywiony i wyostrzony. Nie wpływa to jednak na ogólne ożywienie, ponieważ twoje biologiczne i fizyczne ciało powoli pogrąża się w wibracji snu. Twój duch jest jednak lekki, może się poruszać i kołysać. Jesteś okiem świadomości, która tylko na czas ziemskiego życia przyjęła cielesną powłokę. Twoje ciało nadal spoczywa na podłodze, ale twój duch unosi się ponad podłogą. Przechodzi przez sufit i poprzez dach gnie w otwartą przestrzeń kosmosu. Trafia do bajkowej krainy wiecznych myślicieli i odnajduje tam własną kanapę. Tej, na której zwykł odpoczywać w czasie radosnych snów i astralnych wędrówek. Jest to dokładnie to samo miejsce, na którym leżysz w krainie wiecznej szczęśliwości. Jest to jakby dodatkowa odsłona tego wszystkiego, co się w tobie i na zewnątrz ciebie dzieje. Ułóż się miękko także na tej drugiej kanapie. Wokół ciebie wciąż rozpościera się to samo wspaniałe białe światło. Światło to jest silne i czyste, dzięki czemu wszystko staje się jaśniejsze, promienniejsze, takie prawdziwe. W twoim splocie słonecznym zaczyna wibrować kula złotego światła. Z każdym wdechem zwiększa ona swoją objętość, a jej świetliste serce tańczącymi promieniami wymiata z twojego ciała resztki zanieczyszczeń. Fale energii światła napełniają twoje ciało siłą, lekkością i spokojem. Roztapiają wszystkie negatywne myśli i emocje.
złota osoba nie ma żadnych potrzeb. Wypełniona niewzruszonym spokojem i mądrością, rozdaje miłość wszystkim, nie potrzebując zmian. Ogarnia cię zupełny spokój wewnętrzny. Spokój ogarnia umysł, spokój ogarnia ciało, spokój ogarnia ducha. Poznając tajemnicę spokoju, poznajesz jedną z największych tajemnic wszechświata. W poznaniu tej mądrości ustaje prawo wędrówki dusz, ponieważ prawda ta zawarta jest w Tobie. Ciało i umysł, odświeżone głębokimi oddechami, wyrażają stan wolny od napięć, stan godny kontaktu z wyższymi siłami natury. Zauważ, że gdy tak spokojnie spoczywasz na dachu świata, to gdzieś tam, w świecie żywych, niczym w innym wymiarze, spoczywa Twoje materialne ciało uwikłane w rozliczne spory dnia. Przyjrzyj się im na zupełnym luzie, z dystansem. To są konflikty tamtego ciała i tamtych przestrzeni. Spójrz, jak wiele spraw i konfliktów jest mało istotnych i niepotrzebnych. Nawet przyglądać im się nie trzeba. Twoja kanapa utkana ze świetlistej poświaty neutralizuje wszystko, co jest duchowo niewłaściwe. Wykonaj jeszcze raz trzy pełne, ale takie delikatne, długie oddechy, za każdym razem świadomie pogłębiając relaks. Zauważ, jak wciągana oddechem energia wpływa do Twojego mózgu, zwiększając jego wibracje. Myśli gdzieś ulatują, a cała uwaga skupia się na odczuwaniu tętna i wibracji w obrębie głowy. Głowa coraz bardziej powiększa się. Rośnie, aż w końcu zatraca swoje sztywne, materialne granice, wchodząc w bezpośredni kontakt z energiami wszechświata. Twoja głowa powoli stapia się z energiami całości rzeczywistości w jedną całość. Nareszcie potrafisz odczuć wymianę energii, taki puls, jaka rzeczywiście zachodzi między mózgiem, umysłem, duchem a świadomością. Spokój wewnętrzny opanowuje każdą cząstkę Twojego istnienia. Twoje ciało jest odprężone i nareszcie podatne na sugestię. Proces oddychania przestaje zwracać na siebie uwagę. Istnieje już poza Tobą, wolno i niezależnie, zasilając ciało w czystą energię.
jest Ci wygodnie, bardzo wygodnie. Odczuwasz niezmącony spokój, głęboki spokój, bardzo głęboki spokój. Zauważ, jak rozluźniają się mięśnie lewej stopy. Lewa stopa staje się cieplejsza, bardziej rozluźniona i elastyczniejsza. Masz wrażenie, że się powiększa, że rośnie. Rozluźnienie przechodzi na łydkę. Mięśnie łydki wiotczeją. Ciepło wypełnia łydkę. Lewa łydka zaczyna rosnąć. To powiększa się jej eteryczna powłoka. Powłoka zwolniona od ucisku ciała materialnego. Stopa z łydką stają się jeszcze bardziej rozluźnione i większe. Zwolna zagłębiają się w podłoże. Wnikają w nie ciężko na poziomie energetycznym. Teraz ciężar wlewa się w lewe udo. Cała lewa noga staje się ciężka i duża. Znacznie większa od nogi prawej. Krew w niej swobodnie płynie, roztapiając wszystko w jedną całość. Staraj się gdzieś wyczuć puls. To rytmiczne świadectwo przepływu krwi. Ten namacalny dowód uwolnienia ciała eterycznego. A to on łączy ciało fizyczne z biologią. Nie ma znaczenia, czy puls odczujesz w palcu, w łydce czy w udzie, czy gdziekolwiek indziej. Tylko go znajdź. Teraz skup uwagę na nodze prawej. Zauważ, że kiedy tylko o niej pomyślałeś, twoja prawa noga zaczęła rosnąć. To odpręża się ciało eteryczne, sobowtór fizycznej nogi. Za chwilę i ty staniesz się wielkim kokonem energii. Prawa stopa staje się coraz cięższa. Ciepło wlewa się w nią. Palce jakby pęcznieją. Pięta jakby grubieje. Zaczyna nabrzmiewać łydka. Łydka staje się cięższa. Bardziej rozluźniona. Wtapia się niemal w podłoże. Twoja prawa noga powoli dorównuje wielkością nodze lewej. Postaraj się odszukać miejsce, gdzie przepływ krwi jest najwyraźniejszy. Nareszcie obie nogi są równie ciężkie i wielkie. Przypominają nadmuchane balony. Zwróć teraz uwagę na swoją lewą dłoń. Palce lewej ręki staną się ciężkie i ciepłe. Rosną. Rozdymanie
ogarnia całą dłoń i pnie się aż do łokcia. Tak, całe przedramię staje się ciężkie niczym ołów. Krew wyraźnie w nim cyrkuluje. Stopniowo cała ręka staje się ciężka, coraz bardziej rozluźniona. Mięśnie wiotczeją, jakby zanikają. Lewa ręka jest odczuwalnie większa od ręki prawej. Odnajdź w niej puls i rozprzestrzeń go. Teraz zajmiemy się ręką prawą. Zobacz, jak ręka prawa staje się szybko, tak samo rozlana i napęczniała jak ręka lewa. Palce się rozluźniają. Dłoń się rozluźnia. Zwiększa swoją energetyczną masę i wielkość. Przedramię ogarnia znużenie, a pozbawione ruchu mięśnie flaczeją. Ręka wygląda jak ogromny balon. Jest ciężka niczym ołów. Postaraj się wyobrazić sobie jej ogrom i ocean krążącej w niej arteriami krwi. Teraz tajemnicza ociężałość opanowuje biodra. Podchodzi do pępka. Do górnej części klatki piersiowej, do szyi. Twój brzuch staje się gorący, a kula energii światła w splocie słonecznym jeszcze bardziej promienna. Cały tułów wespół z nogami i rękami stapia się w jedno drgające ciasto. Wypuść całkowicie powietrze i przez chwilę, krótką chwilę, zostaw płuca całkowicie opróżnione. Przysłuchuj się wtedy, jak w tej ciszy bezdechu spokojnie i głośno bije twoje serce. Jest silne niczym młot kowalski i potężne niczym atomowy reaktor. Serce, zasilane kosmiczną energią, jest namacalnym świadectwem potęgi twojego człowieczeństwa. Jest powiązane z wiekuistym spojrzeniem ducha. Możesz już swobodnie oddychać. Ilekroć zapragniesz poprzez bicie własnego serca połączyć się z mądrością świadomości, wtedy wystarczy w czasie rozluźnienia wyrzucić powietrze z płuc i wstrzymać na chwilę oddech. Wówczas ukryta w sercu mistyczna świątynia przyjmie cię w swoje mury. Odczuj, jak krew zbawiennie obmywa żołądek, wątrobę, dwunastnicę, jelita, nerki,
pęcherz moczowy, nadnercza, trzustkę, śledzionę i pozostałe narządy układu trawiennego i wydalniczego, jakie w odprężeniu stapiają się w jedną pulsującą całość. Stan odprężenia pogłębia się, schodzi w obszary pustki, obejmuje swoim zasięgiem barki, plecy i szyję. Odprężenie jest tak intensywne, że niemal natychmiast zaczynasz wyczuwać przepływ krwi. Ogarnia cię wielki spokój wewnętrzny. Nieznana siła wypełnia twoje ciało od stóp po szyję. Głowa zaczyna się odprężać. Wiotczeją mięśnie szczytu czaszki. Czoło twardnieje i się ochładza. Wygładza się. Powieki i mięśnie oczu zamierają w bezruchu. Opadające policzki nieruchomieją przy zesztywniałym nosie. Usta kamienieją. Broda opada. Możesz ją podtrzymać, jeśli masz kłopoty z przełykaniem śliny. Uszy jakby przyklejają się do czaszki. Wyjątkowy bezład wchwyta w swoje wibracje całą głowę. Tył głowy niczym kamień ciąży ku dołowi. Zesztywniała twarz wygląda jak gipsowy odlew. Postaraj się teraz jeszcze wyraźniej wyczuć chłód na czole, taki słabiutki podmuch krążącego wokół prądu powietrza. Pulsująca w skroniach krew z głuchym łoskotem krąży swobodnie po całym twoim napęczniałym energią ciele. Jesteś idealnie odprężony i gotowy do przyjęcia nowej dawki sił życiowych. Zauważ, jak przy każdym wdechu w twoje odprężone ciało wpływa coraz mocniej, niczym do gigantycznego silosu, niekończąca się fala energii. Jak wypełnia stopy, jak burzy się i wznosi ku górze, jak podchodzi do łydek, do kolan, jak wlewa się w uda i nimi pnie aż do bioder, zbiera, gęstnieje, wytryska popępek. Ogarnia cały brzuch i dół klatki piersiowej. Zalewa płuca, przedostaje się do barków i nimi kaskadą do palców rąk. Wypełnia dłonie, wpływa w przedramiona, w łokcie. Wdziera się do ramion i niemal rozsadza barki. Wpływa do szyi i do głowy. Jest jej coraz więcej i więcej. Wchłania oczy i mózg. W końcu dociera znów do szczytu głowy i złotym sznurem podąża ku początkowi twojego stworzenia. Jesteś teraz przepełniony ożywczą energią. Jest jej dużo, bardzo dużo. Możesz dysponować nią dowoli. Raz wypełnionego rezerwuaru nie sposób wyczerpać, gdyż jego zasoby będą stale odnawiane w mieście szczęśliwości. Przyjrzyj się teraz swoim wewnętrznym okiem całemu systemowi krwionośnemu.
wyobraź sobie wszystkie naczynia krwionośne, tętnice, żyły i naczynia włoskowate. Uświadom sobie przepływ krwi przez ciało i powtarzaj w myśli. Chcę, aby cały mój system krwionośny pozostawał w harmonii z samym sobą i z pozostałymi systemami mego ciała. Chcę, aby usunął wszystkie zanieczyszczenia z mego organizmu i wniósł nową energię do wszystkich jego komórek. Wyobraź sobie teraz własny system oddechowy. Pozwól, aby uformował się wyraźny obraz płuc. Niech się rozszerzają i kurczą, niech zaopatrują w tlen twój organizm. Powtarzaj w myśli. Rozkazuję, aby mój aparat oddechowy doskonale pracował i pozostawał w doskonałej harmonii z sobą samym i wszystkimi pozostałymi systemami mego ciała. Przedstaw sobie system trawienny. Stwórz żywy obraz żołądka, jelit cienkich i grubych oraz pozostałych jego elementów. Powtarzaj w myśli następujące słowa. Pragnę, aby cały mój system trawienny wyciągał maksimum korzyści z pożywienia oraz by pozostawał w całkowitej harmonii z samym sobą i z całym moim organizmem. Wytwórz w swoim umyśle obraz swego serca i powtarzaj. Rozkazuję, by moje serce pracowało wydajnie i bez zakłóceń, by trwało wiecznie w boskim konsonansie z sobą samym i z resztą mego organizmu. Ujrzyj w umyśle obraz właściwego szkieletu, wszystkie kości i stawy. Żądaj, aby wszystkie skorzenia szkieletu natychmiast zostały usunięte, a chore komórki odłączone, zastąpione zdrowymi i wydalone z organizmu jako obciążenie burzące harmonię ciała. Ujrzyj teraz swoim wewnętrznym okiem własny system nerwowy. Taką grzybnię, delikatną pajęczynkę oplatającą każdy organ. Ujrzyj także mózg, będący jej największym zagęszczeniem. I powtarzaj za mną. Chcę, aby cały mój system nerwowy został zregenerowany, aby działał spokojnie, stonowanie, ale stanowczo i silnie, aby jego równowagi nie zdołały zakłócić żadne wybuchy emocji. Stwórz teraz obraz siebie samego. Portret człowieka pozostającego w doskonałym zdrowiu, cieszącego się doskonałą kondycją psychiczną. Powtarzaj. Zarządzam, aby wszystkie systemy mego ciała egzystowały w doskonałej zgodności. Aby moje ciało cieszyło się idealnym zdrowiem, a wszystkie choroby i psychiczne niedyspozycje zostały usunięte raz na zawsze jako dysharmonia. Jesteś niezwykle odprężony i spokojny. Całe twoje fizyczne ciało zaczyna pod wpływem fali złotego światła nadzwyczajnie drgać i pulsować. Równolegle
Twoje energetyczne ciała zagęszczają się i rozszerzają jeszcze bardziej. Oddech zaczyna żyć własnym życiem, nie absorbując Twojej uwagi. Twoje energetyczne ciała same pobierają z centrum wszechświata życiodajną energię. Energię tę przekazują również siły przyrody. Przesyłają niebo, przesyła ziemia, przesyłają kwiaty, pola i łąki, morskie kamienie, a nawet mury Twego własnego domu. Przesyła także przyroda z innych wymiarów. Ciało i umysł ożywione napływem szlachetnej energii wyrażają stan wolny od napięć, stan harmonizujący sobą wszystkie cząstki Twojej istoty. Gdy odliczę od 10, Twój stan odprężenia sięgnie kresu snu i głębokiej hipnozy. Ale Twój świadomy umysł będzie nadzwyczaj trzeźwy i rozbudzony. 10. Obie półkule mózgu jeszcze bardziej synchronizują swoją pracę. 9. 8. 7. Jesteś idealnie odprężony, ale Twój wyostrzony umysł zaczyna sięgać granic wszechświata i łączyć się z nadrzędną inteligencją. W tym samym czasie Twoja świadomość obiega 12 wymiarów i scala w sobie górę z dołem to, co powstaje, z tym, co istnieje. Nareszcie Twoje ciała powracają do miejsca, gdzie je stworzono, gdzie znajdą opiekę i odrodzenie. 6, 5, 4. Tajemne siły duchowe już są przy Tobie i radośnie Ci się przyglądają. Są jedną wielką miłością, taką samą, jaką był każdy z nas przed przyjściem na ten świat. 3, 2, 1. Pamiętaj, że dla nich małe rzeczy są tak samo istotne jak duże. Pytanie tylko, co ważne jest dla Ciebie. Porozmawiaj z nimi, to Twoi przyjaciele, i powiedz im, czego chcesz. Nie zapominaj, że w tym stanie, w jakim się obecnie znajdujesz, pozostajesz pod baczną opieką wszechmądrości, a ona wszystko widzi i słyszy. Ona kocha się bezgranicznie i miłosiernie, tak bardzo, że nie jesteś w stanie sobie tego wyobrazić. Wszechmiłość także możesz prosić o co tylko zechcesz. Ona po to właśnie do Ciebie zstąpiła. Była przy Tobie podczas narodzin, jest i teraz. Będzie Ci także towarzyszyć podczas Twojego powrotu do wspólnego domu. Pamiętaj, że jest to potężna istota o nieograniczonych możliwościach, która może Cię zaprowadzić w każdy zakątek wszechświata. Może wszystko ukazać i wszystkiego nauczyć. Twoje odprężone i spokojne ciało zasnęło w letargu. Skup teraz uwagę na splocie słonecznym. Wypełnij swoją obecnością pulsującą w nim kulę światła.
zauważ, że w kuli tej znajduje się piękna istota. To twoje niższe ja, to twoja pamięć, to źródło twoich emocji i pragnień. Pokochaj je. Widzisz, jak z szacunku dla ciebie wyciąga w twoim kierunku swoje dłonie? Jak się cieszy, że ją odnalazłeś, że ją widzisz i chronisz? Nadaj jej imię. Będzie ono po wieki wieków przypominać ci o tym wydarzeniu. Jej pojawienie się oznacza, że pokonałeś wszystkie swoje lęki i słabości. Teraz już wiesz, że to, co stworzył Bóg, jest doskonałe. To tylko ty błędnie traktowałeś swoje błędy jako słabości. To była, jest i będzie tylko nauka. Akceptując swoją istotę światła, akceptujesz siebie samego. Jesteś ciałem, umysłem i świadomością jednocześnie. Jeśli chcesz, możesz w tej chwili skontaktować się ze swoim najwyższym ja i przekazać mu obraz zmian, jakie zamierzasz wprowadzić w swoim własnym życiu. Zwróć tylko uwagę na to, by były korzystne tak dla ciebie, jak i dla reszty społeczeństwa. Bądź świadom tego, iż to ty sam jesteś jedynym i nieskończonym źródłem całego bogactwa, że wszystko, czego potrzebujesz, jest zawarte w prawdzie o twojej boskiej naturze. Najwyższe ja przenosi cię jedynie do twojej własnej komnaty skarbu. Leżysz wygodnie na dachu świata w krainie szczęśliwości i przestajesz odczuwać własne ciało. Ono znikło, a ty przeszedłeś w wymiar duchowy. Wyobraź sobie, jak wokół ciebie grupują się samoświadome cząsteczki białej energii. Jak krążą wokół ciebie coraz szybciej, jak zderzają z sobą, starając się coś uformować. Tworzą białą księgę życia. Na jej kartach zawarte są obrazy z twojej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Przyjrzyj się im. Potrafisz je odczytać, a jak nie masz jeszcze w tym wprawy, to i tak będzie to wkrótce dla ciebie jedna z najprostszych rzeczy. Ale w tej chwili także możesz spróbować przyjrzeć się temu, co się wkrótce stanie.
jesteś pogrążony w duchowych i programowych przestrzeniach. Śnisz sobą samym. Wyobraź sobie słońce, taką ogromną kulę życiodajnej, materialnej i pozamaterialnej energii, która wysyła w Twoim kierunku tajemniczy, magiczny, boski strumień siły życiowej. Kiedy strumień przejdzie przez sklepienie Twojej czaszki i rozproszy się po całym ciele, energia i moce Twojego ciała zostaną odtworzone w całości. Tobie pozostanie tylko nauka posługiwania się tym, co zostało w Tobie dawniej wygłuszone, a teraz odtworzone. Jeden promień energii wchodzi w Twoją głowę. Dwa promień energii wchodzi w mięśnie Twojej szczęki i karku. Trzy energia wpływa w Twoje ramiona. Cztery. Energia przechodzi przez Twoje ramiona do łokci, do przegubów, do palców dłoni. Pięć. Energia płynie z Twoich barków przez tułów do pasa. Sześć. Energia przechodzi do Twoich bioder. 7. Energia płynie poprzez uda do kolan. 8. Energia przesuwa się wzdłuż nóg do kostek, do stóp, do palców. 9. Twoje ciało jest ożywione wibrującą mocą i energią. Aktywność Twoich fal mózgowych powraca do normy, choć ciało i mózg śpią. Zaczynasz Ty, dusza i duch, odczuwać wspaniałą świeżość i radość. 10. Stałeś się znowu cudownym dzieckiem natury. Za chwilę pogrążysz się całkowicie w śnie. Sny będą cudowne. Będziesz w nich realizować swoje plany, będziesz w nich zwyciężać, będziesz w nich szczęśliwy. Uzyskasz także podpowiedzi co do tego, jak będziesz niedługo na tym świecie żyć. Wszystko się w Tobie zawarło, wszystko się w Tobie zgodziło. A to tylko dlatego, że masz odwagę być jeszcze dobrym, cudownym człowiekiem.
Thank you.